I think I smell a barbecue. Siemka, z tej strony Prosol, a to jest kolejny odcinek z Spyro 2 Riptos Rage Reignited Trilogy. Jak sami pamiętacie, robiliśmy sobie poziom pod tytułem Podwodne Twierdze. I teraz będziemy się brać za jakiś loch, coś tam ta. Ja będę ją nazywać Smuga, bo mówi jak Smuga z Overka. I prawdopodobnie będzie to już boss. Zanim dotrzesz do lochu w zamku, Elora, powinieneś dowiedzieć się, jak Ripto i jego potwory trafili do Avalaru. Widzisz, tydzień temu w zimowej tundrze profesor pracował nad super nowoczesnym portalem. Gotowe! To była ostatnia kula. Brakuje nam tylko odpowiednich współrzędnych. Tak? To może 2, 2, 4, 7, 5. Wtedy się urodziłem. Nie, łatwo! Co? No i tak przyszedł Ripto. Przypadł praktycznie. Starne bufony! Dlaczego żaden z was? Gdzie my jesteśmy? Zero smoków? Cudownie! Gniot! Wracaj i spakuj mój dobytek! Zostajemy tu! Poznajcie swojego nowego władcę! Wyłącz to, profesorze! Już! O, mamusiu! Gdzie jest przełącznik? Chyba pękły mi okulary! Gniot! Przełaź przez portal, głupku! Poproś przyjaciół, by pochowali kulę po całym Avalarze! Szybko! Nie! Hop! Hop! Łapcie kulę! Migiem! Ała! Ty mała podła kreaturo! Zabiję cię! To zła wiadomość dla naszego świata. Łowco, dlaczego go nie gonisz? No tak, w sumie pobiegłbym za nim, ale chyba wspominał, że nie lubi smoków? Profesorze, może złapiemy smoka do pomocy? Tak, tak, świetna myśl. Potrzebujemy jednak krainy, która będzie w stanie przekierować do nas jedno z tych stworzeń. Może Migot? Gniot. Czekajcie, bo włączyłem sobie ogólnie muzykę. O Jezu. Chwila, gniocie. Ogólnie tutaj. Mogę dostać trofeum za to, jak nie będę w ogóle używać tego żarcia dla tej mojej ważki. O kurwa. Nie wiem, co ja mam co zrobić. Dostał. Dostał znowu.
To było proste jak na razie, a teraz jest jakieś... Dobra. Jeb, jeb, jeb. Kurwa. 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 No kurwa, nie... Co za zjeb. Dobra, ści. O, zmienił. O, teraz to będzie. Raz to, raz to. I to po 3 razy. Dobra, dostał. Ała, ja też dostałem. To jest żart. Wolę ten ogień zdecydowanie niż te kule. Kurwa. No Jezu, no! Co za śmieć największy. No jeszcze tymi kulami napierdala, to jest, to mnie kurwia najbardziej. Mam cię. Dobra. Ekolog 1, dostałem trofeum. Zajebiście. Może i poradziłeś sobie z tym nieudacznikiem, ale z kapcem nie masz najmniejszych szans! Zobaczymy, knypku! Chaps, dawaj tu, migiem! Nie będę jeszcze z nim walczył chyba. I dopilnuj, by cierpiał! No właśnie. Chaps, zabierz mnie stąd! Na razie, smoku! Co za ćwok? Guidebook. O! To już w ogóle będzie koniec chyba, nie? Spinaczki dalej nie mam. Ten Ripto wystarczająco już nabroił. Jego rządy kosztowały mnie fortunę. Gdyby nie Spyro, byłbym bankrutem. Chętnie powiedziałbym Ripto, co o nim myślę. Właściwie to więcej niż tylko powiedział. Na studiach byłem mistrzem boksu w wadze kogucień. Wciąż znam parę sztuczek. A mas! I znowu! To znowu? Ty? We can put some roots down. No, mam już nową lokację. Ja tu właśnie nic nie będę zbierał. Jesienne równiny. Ja miałem wam pokazać jeszcze taką buteleczkę, która mi dawała ten, którą ominąłem w letnim lesie. A już w końcu zapomniałem. Będziemy musieli jeszcze wrócić na te słoneczne piaski i na migot, z tego względu, że potrzebujemy tą jebaną wspinaczkę. Więc no. Ale widzę, że tu jest dosyć kryształowy lodowiec już. Dobra, słuchajcie, jestem już z powrotem. Taka powiedzmy mała przeszkoda, czyli wiecie, no.
Jak jest zupy cięcie, to znaczy, że ktoś mi przeszkodził. I słuchajcie, ogólnie tak sobie klikałem coś tam na klawiaturze i się okazuje, że ja mogę normalnie na klawiaturze sterować Spyro. Enterem mogę skakać. I słuchajcie, przypadkowo tu zebrałem kryształ, to się przyznaję, żeby nie było. Może jak nie zapomnę, to w następnym odcinku jeszcze wam to pokażę. Jakby ktoś na przykład, nie wiem, nie wiedział, gdzie są dokładnie kryształy. To więc słuchajcie, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Spyro 2 Riptos Rage Reignited Trilogy.